Operatorzy sukcesywnie wyłączają sieci 2G i 3G, co oznacza, że starsze systemy telemetryczne przestaną działać. Brak przygotowania do tych zmian może prowadzić do poważnych przestojów i problemów z łącznością, które zakłócą codzienne działanie systemów. W temacie przechodzenia na nowe technologie 4G i 5G wypowiedział się uznany na rynku integrator systemów telemetrycznych, prezes Control System, pan Maciej Sawicki. W związku z wyłączaniem przez operatorów sieci komórkowych przestarzałych technologii 2G i 3G, rekomendujemy Państwu możliwie szybkie rozpoczęcie procesu wymiany starszych modułów telemetrycznych na moduły nowej generacji, czyli te wykorzystujące technologię 4G do transmisji danych. Przeprowadzenie procesu wymiany generacyjnej zapewni Państwu bezproblemowe działanie systemów telemetrii w dłuższej perspektywie czasowej oraz otworzy nowe możliwości w zakresie korzystania z najnowszych wersji systemu wizualizacji. Wymiana modułów pozwoli uniknąć nieplanowanych przestojów poprzez istotne zwiększenie niezawodności funkcjonowania infrastruktury telemetrycznej, obniżając tym samym koszty działania przedsiębiorstw. Co może skłonić przedsiębiorców do wymiany przestarzałych modułów telemetrycznych na te działające w technologii 4G? Przede wszystkim zdrowy rozsądek oraz obawa, iż istniejąca infrastruktura telemetryczna oparta o technologię 2G przestanie funkcjonować prawidłowo i sprawi, iż koszty przedsiębiorstw wzrosną drastycznie. Jakie argumenty przemawiają do osób decyzyjnych? Przede wszystkim argumenty finansowe. Korzystanie z systemów telemetrii pozwala na istotne obniżenie kosztów związanych z nadzorem rozproszonych obiektów, które podlegają procesowi monitoringu. Co się stanie z procesami opartymi na technologiach 2G, 3G po wyłączeniu sieci przez operatorów? Te procesy po prostu przestaną działać. W związku z tym możecie Państwo się liczyć z sytuacją, iż pewnego dnia Wasz system telemetrii przestanie funkcjonować. Jak przedsiębiorstwa postrzegają procesy wymiany? Przeprowadzenie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie, jakie konsekwencje będą wynikały z braku dokonania transformacji z technologii 2G na 4G, sprawiają, iż osoby decyzyjne nie mają problemu z podjęciem właściwej, jedynej racjonalnej decyzji. Jakiego dodatkowego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa, by przejść przez złożony proces migracji? Przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia ze strony integratora, aby ten proces zrealizować. Prowadzimy go poprzez rozpoznanie potrzeb klienta, dopasowanie typu modułów do jego rzeczywistych potrzeb, realizację samego procesu migracji, zmianę komputerów, aktualizację systemu wizualizacji i weryfikację finalną zakończeniu procesu migracji. Przechodząc na nowe sieci LTE i 5G, nie tylko unikniesz problemów, ale także zwiększysz wydajność i bezpieczeństwo. Inwestując teraz, możesz zoptymalizować działanie swoich systemów telemetrycznych oraz zabezpieczyć się na przyszłość. Sprawdź, jak zastąpić stare moduły telemetryczne tymi pracującymi w nowych technologiach. Link znajdziesz w opisie. Poniżej.